Dobra, szefie. Czy teraz możesz nam już powiedzieć, po co tu przyjechaliśmy? Czy ktoś z was słyszał o Gorki 17? Chodzi o ten tajny rosyjski ośrodek, gdzie szkolono szpiegów i który został zamknięty w zeszłym roku? Tajny tak, szpiegowski nie. W Gorki 17 prowadzono eksperymenty wojskowe. Mniej więcej rok temu Rosjanie zbombardowali i zrównali z ziemią całe miasto. Nikt nie wie dlaczego. Skoro nikt nie wie, to co nas to obchodzi? Jak wiecie, miasto to zostało objęte wojskową kwarantanną. Powiedzieliśmy prasie, że zostało opanowane przez grupę terrorystów. Jednak prawda wygląda trochę inaczej. Nie wiemy, co się dzieje. Generał Gordon Lamar, szef tej operacji, otrzymał informację, że cokolwiek działo się w Gorki 17, teraz dzieje się tutaj. Niestety pierwsza grupa uderzeniowa nie potwierdziła niczego, gdyż straciliśmy z nimi kontakt. Dobrze. Jaką rolę my tutaj odgrywamy? Nasze rozkazy są proste. Po pierwsze, mamy odnaleźć członków pierwszej grupy. Po drugie, informator generała Lamar twierdzi, że w mieście znajduje się laboratorium. Musimy je odnaleźć i zabezpieczyć. Wszystko jasne? Tak jest. Owicz, czy to jasne? Jak słońce, szefie. Aha, jeszcze jedno. Wolałbym, żebyście wyszli z tego cało. Do takiej misji powinno się brać doświadczonych żołnierzy. Zaraz, zaraz. Przecież my nimi jesteśmy. Czasami doświadczenie nie wystarcza. Święta Matko Boska, co to jest do cholery? Mówiłem wam, że musimy być przygotowani na wszystko. No koniec pogawędki. Ruszamy. Hej chłopaki, chodźcie tu! Znalazłem członków pierwszej grupy. To jest... to był Leif Sorensen. Jeden z najlepszych specjalistów komputerowych w NATO. Poznaję tego człowieka. To był Giancarlo Trotti, członek włoskich sił specjalnych, włączonych do NATO. Ten człowiek miał nerwy ze stali. Mogłeś mu włożyć odbezpieczony granat do kieszeni, a on nawet nie drgnął. Faktycznie. Teraz też jest wyjątkowo spokojny. Uważaj, co mówisz, Owicz. On był moim przyjacielem. Hej, wyluzuj się, Trantin. Nie znasz się na żartach? Przestańcie natychmiast! Nie mamy czasu na wasze głupie sprzeczki! Spójrzcie na ich ciała. Coś z nimi jest nie tak. Dobry Boże, co za smród! Ich skóra jest zielona. Nie podoba mi się to. Widziałem już martwych ludzi, ale wyglądali inaczej. To dzieło szatana. Przestań, Owicz. Mam dość tych twoich paranoi. Jeśli tak doświadczony facet jak Trotti zginął w ten sposób, to musimy działać bardzo ostrożnie. Dobra, słuchajcie. W pierwszej grupie było 4 członków. Brakuje nam jeszcze 2. Lekarki Joan McFadden i angielskiego komandosa Josepha Sashmona. Chcę ich odnaleźć. Żywych. Nie wiem, czy pańskie życzenie się spełni, szefie. Coś mi mówi, że w tym mieście nie lubią żywych. A więc pośpieszmy się. Tylko miejcie oczy szeroko otwarte. Oni mogą się gdzieś ukrywać. Może liczą na to, że pomożemy im się stąd wydostać. W porządku, szefie. A kto nam pomoże? Kapitanie, nie podoba mi się to. Dlaczego nas o tym nie poinformowano? Jest gorzej niż myślałem. Hej, wy dwaj. Może się skupicie na walce. Nie strzelajcie! Jestem człowiekiem! Stój! Kim jesteś i co tu robisz? Nazywam się Wasilij Dobrowski i jestem weteranem Armii Radzieckiej. Postanowiłem jednak zostać w Polsce, gdy nasi żołnierze wracali do kraju. Jesteście Amerykanami? Niezupełnie. Ja jestem Polakiem i nie lubię Rosjan. Jesteśmy jednostką bojową NATO. Jak udało ci się tu przetrwać? Nie wiem. To okropne. Moi przyjaciele i sąsiedzi, wszyscy się zmienili. Stali się potworami. Możesz opuścić ręce. Chcesz mi powiedzieć, że te stworzenia były wcześniej ludźmi? Tak, ale już przestali nimi być. Polują na mnie. Chcą mnie zjeść. Zamknąłem się w swoim domu. Wiedziałem, że wkrótce przyjdą po mnie. Już widziałem przez okno, jak nadchodzą, ale nagle usłyszałem jakieś krzyki i potwory zniknęły. Spojrzałem znów przez okno i zobaczyłem 2 mężczyzn walczących z... Wal śmiało, niełatwo nas przestraszyć. Może pomyślicie, że jestem stuknięty, ale zaatakował ich niewidzialny potwór. To wyglądało, jakby walczyli z powietrzem.
potem ich skóra zrobiła się zielona i upadli na ziemię. Czy nosili mundury jak my? Tak, dokładnie takie same. Myślę, że wyszli z kanałów przez te stare radzieckie drzwi ewakuacyjne. Widzę, że macie broń. Pomożecie mi? Zrobimy co w naszej mocy. Trzymaj się blisko nas. Bądź cicho i nie przeszkadzaj. Aha, jeszcze jedno. Widziałeś jakąś kobietę z tymi mężczyznami? Nie, tylko ich dwóch. Dobra, wynośmy się stąd. Interesują cię ci ludzie? Tak. Znalazłem to przy nich. Przeszukiwałeś ich ciała? Nie, nie. Szukałem żywności. Muszę jeść, żeby przeżyć. Przydałaby mi się też broń. Proszę, oto ten list. Nic nie rozumiem. To chyba po rosyjsku. Owicz, spróbujesz? Dobra. Tu jest napisane... Kozow wszystko wie. Nie obchodzą go ci ludzie, a mnie tak. Jeśli uratuje macierze dyskowe, to może uda się cofnąć ten koszmar. Jednak jeśli Kozow znajdzie dyski, to je zniszczy. Zrobi wszystko, żeby chronić swoją tajemnicę. Ukryłem dyski. Jeden w porcie, jeden koło pomników, a dwa w centrum miasta. Dziś w nocy spróbuję je pozbierać i wrócić z nimi do laboratorium. Niestety Kozow chce się ze mną spotkać po południu. Boję się, że już nie wrócę z tego spotkania. Nie ma podpisu. Wierzycie w te bzdury? Wymieszać 4 dyski z jednym laboratorium, dodać trochę grozy i... Nie prosiłem cię o komentarz, Owicz. 2 osoby zginęły przez ten list. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś głupi żart. Słuchajcie, chcę poznać odpowiedzi. Jeśli te dyski mogą mi ich udzielić, to chcę je mieć. Chodźmy, musimy znaleźć pozostałych 2 członków pierwszej grupy. Oni mogą jeszcze żyć. O nie! Do diabła! Wasilij, nie zbliżaj się. My je powstrzymamy. I trzymaj się z daleka od tych beczek. Myślę, że jest w nich benzyna. To pułapka! Bądźcie ostrożni. Na pewno znajdziemy jakieś wyjście. A może zostaniemy tu i zabijemy je? Lubię zabijać. Przez ciebie wszyscy zginiemy, Owi! Nikt nie zginie. Nie tym razem. Nie rozumiem. To jest niemożliwe. Jeśli to żyje, to może też umrzeć. Zajmijmy się najpierw tym dużym. Każdy z nich może być niebezpieczny. Chodźmy. Tylko miejcie oczy szeroko otwarte. Ostrożnie. One walczą. Niech sobie walczą. Im mniej ich zostanie, tym większe są szanse, że przeżyjemy. Dobra, szefie. Tylko nie mów, że mamy zabrać jednego żywego. Nie podoba mi się to, ser. Widać ślady korozji spowodowanej działaniem kwasu. No to pośpieszmy się. Chyba widzę coś tam po drugiej stronie. Nie martw się. Będę cię osłaniał. Nic z tego, Owicz. Ty pierwszy. Może Trantin pójdzie pierwszy. Jest taki bystry. To nie była prośba, Owicz. To rozkaz. Boże, ja umrę! Umrę w tej przeklętej dziurze! Już tam idziemy, Owicz! Trzymaj się od nich z daleka, tak długo, jak będziesz mógł! No, chodźcie tu! Chodźcie do mnie! Zajmę się wami wszystkimi!
wszyscy zginiemy. Spokojnie, Tranti. Co o tym sądzisz? O Boże, już po nas! To cholerna pułapka. Jesteśmy tylko królikami doświadczalnymi wysłanymi, żeby sprawdzić, jak szybko nas te stworzenia pozabijają. Dziękuję, Tranti. Następnym razem nie odpowiadaj. Ostrożnie, te są większe. Nie podchodźcie zbyt blisko. Dzięki za dobrą radę, szefie. Nie rozumiem. Nie mam pojęcia, jak to wytłumaczyć. Słuchaj, Mondralo. Mniej tłumacz, więcej strzelaj. Są rzeczy, których lepiej nie rozumiem. Stać i nie ruszać się! Jak możecie kraść w takim miejscu? Może nie zauważyliście, ale dzieją się tu dziwne rzeczy. Jak dostaliście się do miasta? Pieniądze mogą otworzyć każde drzwi. Nie wiesz o tym, przyjacielu? Możemy się z wami podzielić łupem, jeśli chcecie. Odłóżcie to natychmiast. I lepiej martwcie się o swoje życie, a nie o pieniądze. Do diabła z tobą. Dobra, chłopaki, sprawdźmy, co tu mamy. Owicz, chodź tu i przyjrzyj się tej skrzyni. Proszę, jaki szef potrafi być miły, gdy czegoś chce. To mi wygląda na jakiś dziennik. Napisany po polsku. Spręż się, Owicz. Mamy mało czasu. Masz czas, by zginąć, szefie, a nie masz czasu na czytanie. Dobra, co tam jest napisane, Owicz? Wczoraj, gdy się upiliśmy, zaczął mówić o generale Kozowie. Powiedziałem, że Kozow chyba trzyma święty kielich w tym laboratorium, skoro go tak strzeże. Zdaje się, że nie powinienem był tego mówić. Kozow przechodził obok i wcale go to nie rozbawiło. Teraz się boję, co ze mną będzie. Święty kielich! To ciekawe określenie! To chyba metafora! Najwyraźniej Kozow za wszelką cenę chciał utrzymać laboratorium w tajemnicy! Wiem, że to metafora. Jednak sądzę, że dość dziwna. Tak czy inaczej, nie mamy czasu na dyskusję. Skierujmy się do kanałów. Jesteśmy blisko kanałów. Szukajcie dużego zaworu. Mam nadzieję, że ci ludzie są tam na dole. Tutaj dawno by już zginęli. Nie mogłem ochronić innych. Przykro mi, ale teraz muszę odejść. Kogo ochronić? O czym ty mówisz? Zaczekaj, ty znasz ten teren. Zróbcie to sami. Ja muszę iść, muszę. Stój! Zostaw go, szefie. Niech idzie. Demony opanowały jego myśli. Oui, on może być psychotyczny, ser. Biedny drań. Chyba powinien był zostać z nami. Demony, weźcie moje kule do piekła. Ja się na to nie pisałem. Nawet nie wiemy, czy można je zabić. Musimy znaleźć członków pierwszej grupy. Żywych lub martwych. To Saszmon. Ciekawe, czy... Czekajcie, ciało jest jeszcze ciepłe. Musiał zginąć dosłownie kilka minut temu. Pośpieszmy się. Może Makfajden jeszcze żyje. Liv, czy to ty? Giancarlo? Joseph? Nie. Kapitan Cole Sullivan z Sił Zbrojnych NATO. Nazywasz się Makfajden, tak? Przyszliśmy cię stąd wyciągnąć. Nie zbliżaj się, bo cię zastrzelę. Uspokój się, proszę. Przyszliśmy tak szybko, jak to było możliwe. Znaleźliśmy twoich kolegów z oddziału. Oni nie żyją, prawda?
Tak, byli martwi, gdy ich znaleźliśmy. Niestety nie mamy czasu, by cię ewakuować. Ale możesz się do nas przyłączyć. Powiedz mi, co się wam przytrafiło? Znaleźliście laboratorium? Czy znaleźliśmy laboratorium? Nie mieliśmy nawet okazji go poszukać. Zaatakowały nas jakieś mutanty, ludzie zmieniający się w hybrydy. Istne piekło. Pojawiły się tak nagle, nie wiadomo skąd. I co dalej? Ruszyły na nas bez ostrzeżenia. Postanowiliśmy się tu ukryć, ale stąd nie ma wyjścia. Właściwie to jest tylko zablokowane. Wezwaliśmy pomoc przez radio i czekaliśmy koło portu. Ale zrobiło się gorąco i musieliśmy tu wrócić. Potem Giancarlo i Liv wyszli sprawdzić, czy dotarły już posiłki, ale nie wrócili. Joseph poszedł za nimi, żeby sprawdzić, co się dzieje. Wiedziałam, że nie żyją. Zabiły ich te stwory. To dziwne. Generał twierdzi, że nie odebrali żadnych sygnałów przez radio. No cóż, masz szczęście. Muszę poinformować kwaterę główną, że żyjesz. Chodźmy już. Będziemy cię chronić. Chronić? Wątpię, czy dacie radę. Ale jeśli nalegacie, to chodźmy. Co to za stworzenia? Spokojnie. Panika zgubi nas wszystkich. Ja nie chcę umrzeć. Cisza, spokój. Bądźcie ostrożni i uważajcie na swoją broń. Nie chcę, żeby ktoś został postrzelony. Wystarczy, że one mogą nas zabić. Musimy się przedrzeć do schodów. Nigdy się nam to nie uda. Odetną nam drogę. Nie mamy wyboru. Co ja takiego zrobiłem? Czasem uprawiam hazard, ale to... Wszyscy zginiemy! Nie trać głowy, to nic ci się nie stanie. No, dalej! Jesteś naukowcem, stary. Wciąż nadchodzą, jakby nic im się nie stało. No cóż, albo się ich pozbędziemy, albo skończy nam się amunicja. To nie rokuje wielkich nadziei. Teraz już za późno na wątpliwości. Kapitanie Sullivan, jestem kapitan Warszak. Kapitanie Warszak, nie oczekiwaliśmy wsparcia. Zmiana planów, Sullivan. Mam rozkaz, by pozbierać pozostałych ludzi z pierwszej grupy i wycofać się. Wasz oddział i McFadden macie się natychmiast wycofać. Helikopter powinien tu być w ciągu godziny. Cieszę się, że ocalał ktoś z pierwszej grupy. Wycofać się? To znaczy ewakuować Joan. Ja mam rozkaz, by kontynuować misję. Pańskie rozkazy uległy zmianie. Proszę spojrzeć, to przyszło z góry, prosto od generała. Skontaktujcie się z kwaterą główną, celem potwierdzenia. To jest bez sensu. Tu Sullivan, Alfa Zulu, Bravo 1. Proszę o potwierdzenie rozkazu wycofania się. Odbiór. Weryfikuję kod rozkazu. Potwierdzam rozkaz wycofania się. Później otrzymacie dalsze instrukcje. Czekajcie na helikopter na dachu muzeum. Odbiór. Zrozumiałem. Bez odbioru. Dzięki, chłopaki. Jedno ciało leży przy wejściu do kanałów, inne w północnej części portu. Uważajcie na siebie. Trochę to dziwne, ale rozkaz to rozkaz. Dobra, idziemy na dach muzeum i zmywamy się stąd. Proszę, pomóżcie mi. Widzicie? Gadające demony. No i kto miał rację, co? Trzeba to zabić. Zabić? Skoro on mówi, to musi być człowiekiem, racja? Tu nic nie jest pewne. Proszę. Dziękuję, że mnie uratowaliście. Wiem, że wyglądam okropnie. Nie wiem, jak to się stało, ale w przeciwieństwie do innych pozostałem przy zdrowych zmysłach. Nazywam się Jan Kurtas.
Byłem kustoszem w miejscowym muzeum, do czasu, gdy zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Niektórzy ludzie zaczęli znikać, a inni oszaleli. To było straszne. Pewnej nocy, gdy pracowałem do późna, zaczął mnie strasznie boleć brzuch, a następnie poczułem, jak wykrzywia mi się kręgosłup. Możecie sobie wyobrazić, jak byłem przerażony. Niesamowite. Wygląda na to, że twój umysł pozostał nietknięty. Mam nadzieję, że gdy wrócimy do cywilizowanego świata, uda się coś z tobą zrobić. Chcesz go zabrać z powrotem? Może nie zauważyłeś, ale on jest demonem. Proszę, jestem człowiekiem takim samym jak wy. Czy twoje oczy też się zmieniły? Bo według mnie w ogóle nie jesteśmy do siebie podobni. Znam dobrze okolice, a po mutacji pozyskałem kilka ciekawych umiejętności. Naprawdę sądzisz, że lekarze mogą mi pomóc? Jestem żołnierzem, a nie lekarzem. Nic nie mogę ci obiecać. Oczywiście, rozumiem. Myślę, że nie jesteśmy tu sami. Tak, mam rację. Co one robią? W ogóle się nami nie interesują. Frantin, o co tu chodzi? Może chcą, żeby jeden z nas się odłączył od reszty i wtedy go zaatakują. W takim razie trzymajcie się razem. Mam nadzieję, że wiesz, co mówisz, Tati. Wiem, co mówię? Przecież nigdy nie widziałem takich stworzeń. Pozwól, szefie, że dokonam analizy sytuacji. Albo my je zabijemy, albo one zabiją nas. To szaleństwo! Możemy się jeszcze wycofać, sir! To może być pułapka, więc bądźmy ostrożni. Pułapka? Całe to miasto jest jedną wielką pułapką. Wycofajmy się, sir! Dość tego! Mamy zadanie do wykonania. To dziecko! Jak ona tu przetrwała? Gdzie są twoi rodzice? Pozwólcie mi z nią porozmawiać. Jak masz na imię? Wiesz, gdzie są twoi rodzice? Ona chyba jest w szoku. Owszem, zajmę się nią. Co? Zabijmy to! Zabijmy to! Skupić się! Chrońcie dziecko! To tylko zły sen. O nie! Demon narodził się na ziemi! Ognia! Ognia! O Boże, one się zbliżają, czuję to! One nas otaczają! Szybko! Musimy się dostać do wyjścia! Zaraz nas stąd zabiorą! Wytrzymajcie jeszcze trochę! Cholera, to tyka! To bomba! Hej, diabełku! Nie gap się tak na mnie! Jego oczy... to okropne! Słuchajcie, możemy spróbować przejść obok lub zabić to. Wybór należy do was. Owicz, zdejmij go. Chcę, żebyśmy wyszli z tego żywi. Nareszcie rozkaz, który mi się podoba. Tu jest zbyt spokojnie. Mało mamy problemów? Chciałbyś więcej ludzi diabła? Rozdzielcie się i zostańcie w pogotowiu. Joan! Joan! Co się stało? Nie wiem. O Boże! Co? To mnie ugryzło. To mnie chyba ugryzło, cholera! Jasna cholera! Giancarlo, Joseph! Widziałeś ich? To samo stanie się ze mną, prawda? Joan, uspokój się. Nie wiemy, jak oni zginęli. Racja, racja.
Może to było coś innego, może coś zjedli. Dobrze, już mi lepiej. Naprawdę nic mi nie jest. Cholera! Joan! Joan! Mówiłam. Mówiłam, że nie jesteście w stanie mnie ochronić. Pojawiły się znikąd. Tak jak ten. Zabiły Trottiego i innych. Uspokój się, Joan. Pomogę ci. Nic nie mów. Ja umieram. Prawda? McFadden! Gdybym tylko mogła uratować to dziecko. Ona nie żyje. Kapitanie, czy to kobieta? To niemożliwe, one by ją zjadły. Szefie, to jest kobieta. Więc pomóżmy jej. Wystarczająco dużo ludzi już tu zginęło. Dzięki ci, Boże, dzięki. Kim jesteś? Mów, szybko. Spokojnie, ja nie gryzę. Nazywam się Anne Hutchins i jestem dziennikarką magazynu The New Intelligence. Patrzcie, patrzcie. Pomyśleć, że chciałam sobie odpuścić to zadanie. Jakiś głupi reportaż z podróży. A tu okazuje się, że mogę zdobyć nagrodę Pulitzera. Mój były szef będzie długo pamiętał ten artykuł. Jesteś dość wygadana jak na kogoś, kto przed chwilą o mało nie zginął. Jak znalazłaś to miejsce? Skorzystałam z mapy, kowboju. Dobra, tak poważnie to trochę się nacięłam na tym zadaniu. Reportaż z podróży do Polski. Nie sądziłam, że w Polsce można znaleźć coś ciekawego, ale najwyraźniej się myliłam. Choć nie są to atrakcje dla turystów. Tak przy okazji, słyszałam tam jakieś kroki. Jest was tu więcej? A co, chciałabyś całą armię? Nie, jest nas tylko tylu. Ale nigdy nie wiadomo, co tu może jeszcze być. Powiedzcie mi, co się tutaj dzieje, do cholery. Przykro mi, proszę pani, ale nie wolno nam o tym rozmawiać. Jednak jeśli coś tam jest, to powinniśmy się stąd wynieść. I pewnie mam z wami iść, co? Zgadza się, Nie, proszę, szefie, pozwól mi. Wynośmy się stąd. Uważajcie, gdzie strzelacie. Nie chcę, żeby ktoś niepotrzebnie zginął. Albo będziemy dużo strzelać, albo zginiemy, szefie. Zaraz ty zginiesz, Owicz. Nie mogę pozwolić, żebyśmy się sami pozabijali. Cholera. Owicz, wracaj! Idziemy po ciebie. Co? Oszalał pan, kapitanie. Nie zamierzam zginąć przez tego szalonego Polaka. Zmieńcie postawę, żołnierzu, albo was osobiście zastrzelę. No, teraz lepiej. Tylko ruszaj się. Kapitanie, to ci sami żołnierze, których spotkaliśmy w muzeum. Noszą tylko inne mundury. To prawda, moi przyjaciele, ale sądzę, że możemy się dogadać. Pozwólcie, że się przedstawię. Jestem generał Kozow. Mamy wspólny cel, prawda? Wszyscy szukamy laboratorium. Na szczęście, ja wiem, gdzie ono jest. A wy nie. Jestem jednak rozsądnym człowiekiem. Chcę tylko odzyskać jedną małą rzecz. Reszta mnie nie interesuje i możecie robić swoje. Coś was martwi? Niepotrzebnie. Chcę tylko odzyskać niewielką rzecz, która jest własnością Federacji Rosyjskiej. Nie ma to żadnego związku z waszą misją. Tak więc, przyjaciele, dajcie mi godzinę na załatwienie swoich spraw, a potem powiem wam, gdzie jest laboratorium? W końcu, tak jak ja, wolicie pracować sami. Słuchaj, nie jesteśmy w Moskwie i nie uda ci się mnie przekupić. Przekupić? Co za wulgarne określenie! Ja jedynie oferuję układ! W końcu, co macie do stracenia? Przecież wiesz, że monitorują na nasze działania satelity, więc cóż mógłbym zrobić? Wciąż nie jesteś przekonany. Czyż nie udowodniłem ci, że można mi zaufać? Przecież ja i moi żołnierze mieliśmy dość okazji, by was zabić, a nie zrobiliśmy tego. Więc jak będzie? W porządku, umowa stoi.
Damy wam 30 minut. Oszalałeś? Chcesz zaufać tym draniom? Tylko nie mów mi, że się nie dogadamy przez tego Polaczka. Hej, nie podobasz mi się, chłopcze. Kurwa mać! Rozwalmy mu łeb i sprawdźmy, czy ukrywa tam swój mały sekret. Myślałem, że Polaczek nauczył się od Amerykanów, kiedy należy się poddać. Cóż, w takim razie będziemy musieli was zabić. Ostrożnie! Tam są beczki z benzyną. Jeden strzał i wszyscy zginiemy. Używajcie pięści, noży, czegokolwiek. Tylko nie strzelajcie. Świetnie. Może jeszcze mamy je gryźć? Mon Dieu! Tak, to przykry widok. Powinni to wyrzucić natychmiast po urodzeniu. Zabili Joan. Mam nadzieję, że ktokolwiek to zrobił uważa, że było warto. Niemożliwe. Nie ma takiej rzeczy, dla której warto byłoby to zrobić. Wiedziałem, że tak będzie. Strzelać bez ostrzeżenia! Załatwione, szefie. Nie, tylko nie to! Jesteśmy tak blisko rozwiązania. Ta misja musi się powieść. Musimy przetrwać. Musimy! Boisz się, Trantini? Ciekawe, co nas czeka po śmierci, co? Ile grzechów masz na sumieniu? Nie zginiemy, Owicz! Nie dziś. Hej, będzie zabawa! Chcecie nas zabić, mali przyjaciele? Zamknij się, Owicz! Pozbieraj się do kupy, Trantini! Pozbierać się? To już koniec, sir! Wszyscy zginiemy! Śmierć to jeszcze nie koniec. Okej, musimy cię tu zostawić na jakiś czas. Oszalałeś? Przyjechałam tu, żeby zrobić artykuł. I tak się uwolnię, jeśli będę musiała. Przykro mi, proszę pani. Otrzymałem wyraźne rozkazy. To, co znajduje się w środku, jest ściśle tajne i niebezpieczne. Pani jest nieuzbrojona i niewyszkolona. Nie narażę swoich ludzi na niebezpieczeństwo ze względu na pani artykuł. Kurtas, pilnuj jej. Postaram się. Tak, zostaw mnie tu z tym potworem. Tylko nie bądź zaskoczony, jak mi się coś stanie. Nie kuś losu. Wojna to nie bajka. Wkrótce będziemy z powrotem. Co to jest? Wygląda, jakby było przykute do ściany. Szalony diabeł pewnie ukrzyżował się dla przyjemności. Nie zbliżajcie się do niego. Może być niebezpieczny. Strzelajcie, jeśli się poruszy. Owicz, Trantin, zabezpieczyć teren. Muszę się połączyć z kwaterą główną i powiedzieć, że znaleźliśmy laboratorium. Tu Sullivan. Dajcie mi generała Lamar. Szybko. Kod Alfa. Potwierdzam kod. Przełączam na kodowany kanał cyfrowy. Połączenie satelitarne ustanowione. Sullivan? Cóż, zajęło ci to trochę czasu, syn. Mieliśmy drobne problemy, sir. Nieważne. Twój raport może zaczekać. Znalazłeś laboratorium? Tak, przesyłam panu współrzędne GPS. Świetnie. Zawsze wiedziałem, że jesteś dobrym zawodnikiem. To, co się tu dzieje, nie jest grą, sir. Rozumiem. Zostańcie na swojej pozycji. Wkrótce was stamtąd zabierzemy. Bez odbioru. Co to jest do cholery? Czy ja wyglądam na przewodnika tej wycieczki, szefie? To jest jakieś urządzenie. To dzieło szatana. Przestań już z tymi predniami o szatanie. Mamy mały problem. Rozwiążmy go.
Rzućcie broń! Nie strzelajcie! Ślepi jesteście! Nie widzicie naszych mundurów! Jesteśmy po tej samej stronie! Otrzymałem rozkaz, aby zabezpieczyć ten teren, sir. Proszę się podporządkować. Wasza misja jest skończona. Rzućcie broń! Transport jest już w drodze. Zabiorą was do kwatery głównej. Dzięki za zaproszenie, ale nie lubię jeździć z nieznajomymi. Owisz, Trantin, kryć się! Miałem nadzieję, że nie będziecie stawiać oporu. Utrudnia mi pan pracę, kapitanie! Ognia! Sullivan! Nie, nie! Dlaczego oni do nas strzelają? Jesteśmy ludźmi! Patrzcie, jesteśmy ludźmi! Cholerne gnoje! Zabiję was wszystkich! Wiecie co? Spędziłem już mnóstwo czasu z demonami i myślę, że one nie są takie złe. On mnie obserwuje. Jestem pewny, że on mnie obserwuje. Po południu wszyscy robimy się trochę głodni, nie? Nie podoba mi się to. W ogóle mi się to nie podoba. Co? Co? Myślisz, że one tu są, prawda? Może. Coś dziwnego się tu dzieje. Jest za cicho. Miejcie oczy szeroko otwarte. Dobrowski, co jest grane? Słyszeliśmy twoje krzyki. Byliśmy pewni, że nie żyjesz. Ale bardzo chcieliście mi pomóc. Na szczęście nie potrzebuję pomocy. Ale słuchajcie, mamy niewiele czasu. Mam już dość tych zagadkowych historii. Zwabiłeś nas tutaj, prawda? Śledziłeś nas od tych kanałów. Chcesz wysłuchać, co mam do powiedzenia, czy będziesz tylko zadawał pytania? Dobrze, wysłuchamy cię. Pewnie słyszeliście już o Górki 17, rosyjskim mieście zbombardowanym przez wojsko. Skąd o tym wiesz? Pytania. Siedź cicho i słuchaj. Dobrze. Więc wiecie o Górki 17. Ale na pewno nie słyszeliście o rosyjskim eksperymencie o nazwie Dasha z familii. I nie słyszeliście też o teleportacji. Tak, to nie fikcja. To działa. Tylko, że za dobrze. Oczywiście, Dasha z familii to wojskowy projekt. Najpierw teleportowali zwierzęta, a następnie ludzi. Wszystko szło świetnie. Ale po 2 tygodniach ludzie zaczęli się zmieniać. Ich skóra zmieniła kolor, odczuwali dziwne bóle, dostawali ataków furii i co najgorsze, ulegli mutacji. Przestali być ludźmi, a stali się, jak to nazwali naukowcy, hybryda. Czy naukowcy przerwali eksperyment? Nie. Zabili hybrydy, zmodyfikowali nieznacznie urządzenie teleportujące i zaczęli od początku. Teraz jest jeszcze gorzej. Mutacja postępuje szybciej, w ciągu kilku godzin. Co gorsza, mutacje zaczęły się rozprzestrzeniać jak epidemia. Co na to naukowcy? Twierdzą, że proces teleportacji stworzył wirusa, który zmienia człowieka. Nawet naukowcy z całą swoją wiedzą nie uchronili się przed działaniem wirusa. Mutacja dotknęła ich tak jak innych, więc nadleciały bombowce, zniszczyły miasto, wszyscy zginęli. Poza mną. Masz na to jakiś dowód? Czy mam dowód? Ja jestem dowodem. Przetrwałem tragedię w Górki 17. Byłem częścią tego eksperymentu. Tylko ja się nie zmieniłem. Może miałem szczęście, a może nie. Dobrze, przetrwałeś, ale jak się tu dostałeś? Ludzie nie uczą się na błędach. Jak widzicie, prace trwają nadal. Sprowadzili mnie tu jako... Jak to się nazywa? Kopię zapasową? Oczywiście, wraz z ich nadejściem horror zaczął się od nowa. Sami widzicie, co się tu dzieje. Żaden człowiek by tego nie zrobił. To dzieło szatana. Dlaczego mielibyśmy w to uwierzyć? Tak, ja też. Tylko ty przetrwałeś. I tylko ty chcesz o wszystkim opowiedzieć. Co za szczęśliwy zbieg okoliczności.
przyszedłem tu z wami. Ryzykowałem własnym życiem. Czy to nie dowód? Słuchaj, macierzy dyskowe mogą to wszystko naprawić. Mogą naprawić ludzi. Mówisz poważnie. Dlaczego od razu nam tego nie powiedziałeś? Wielu ludziom zależy na tym, żeby tego nie naprawiać. Chcą, żeby to wszystko przepadło, umarło. Teraz, gdy już wiem, że do nich nie należycie, mogę wam powiedzieć. Same słowa nic nie znaczą, Dobrowski. Chcę czegoś więcej. To czysta głupota. Skąd mamy wiedzieć, że te dyski nas nie zabiją? Wiedziałem, że z tym Dobrowskim będą kłopoty, gdy tylko go zobaczyłem. I nie myliłem się. Zamknij się, Owicz. Sprawdźmy, czy te macierze dyskowe działają. Co jest do cholery? Coś powinno się stać. Uważaj, Sullivan. Odsuń się od tego sprzętu. Nie mogę tego zrobić, sir. Ludzie chcą wiedzieć, co tu się działo. Ludzie chcą spokojnie spać, żołnierzu. Odsuń się od tego sprzętu. Nie, sir. Mam wiele pytań i chcę poznać odpowiedzi. Słuchaj, Sullivan. Masz jeszcze szansę wyjść z tego żywy. Myślałem, że jesteśmy po tej samej stronie. Tu nie ma stron. Nie ma zła i dobra. Muszę tylko posprzątać ten bałagan, chłopcze. Lubię cię. I przysięgam na grób mojej matki, że zostaniesz odznaczony za to, co tu zrobiłeś. Pośmiertnie, jeśli będzie to konieczne. Wiesz, gdzie możesz sobie wsadzić swoje odznaczenia? Zastrzelić ich. Nic się nie stało. Czy dyski nie powinny czegoś zrobić? Jesteś głupcem, Sullivan. Wiesz, kim jest ten człowiek? To prawa ręka Kozowa. Dobrowski, o czym on mówi? Dlaczego dyski nie działają? Poczekaj chwilę. One działają. I nie słuchaj go. On jest z Kozowem. Próbuje nas wszystkich zabić. Uwierz mi, ja jestem niewinny. To on jest zabójcą. Nie słuchaj go, Sullivan. On cię okłamuje. Był prawą ręką Kozowa i wykorzystał cię, by dostać się do laboratorium. Sam nie potrafił tego zrobić. Nie? Ty głupcze. A gdzie niby teraz jestem? Dobrowski, co ty mówisz? Teraz mogę ci już powiedzieć, Sullivan. Zrobiłeś, co chciałem. Uruchomiłeś laboratorium. Widzisz? Dysk działa. Teraz moc jest wszędzie dla tych, którzy rozumieją. Dla mnie. Dość tego! Jesteś aresztowany! Cofnij się! Gin! Dobrowski? To coś? Zatrzymać to! To idzie za Lamarem. Do diabła z generałem, szefie! On próbował nas zabić! Ale jest człowiekiem! No dalej, ruszać się! Ja umieram, Sullivan. Szybko. Musisz mnie wysłuchać. Sam! Owicz, Tantin! Zostawcie nas samych! Nie powinieneś był mnie powstrzymywać. To już nie ma znaczenia, ale są inni. Oni nie mają takiej siły woli jak ja, syn. Jacy inni? Gdy to wszystko się zacznie, puszczą im nerwy. Oni nie rozumieją konsekwencji. Nie to, co ty. Ty to widziałeś. Słuchaj uważnie. Niewielu ludzi wie o tym, co ci zaraz powiem. W 1989 roku jeden z naszych chłopców, Gordon Dester, odkrył coś niesamowitego. Odkrył, że wszyscy mamy jeden specjalny gen. Wsteczny gen. Rodzimy się z tym genem, tylko że jest jakby uśpiony. Pewnego dnia jednak się obudzi, a wtedy wszyscy zginiemy. Kto wie, jak długo nosimy ten gen. Prawdopodobnie od czasu, gdy nauczyliśmy się chodzić w pozycji wyprostowanej.
Przez cały ten czas nasz mały gen był uśpiony, podobnie jak u dinozaurów. Lecz nagle zaczął tykać jak bomba zegarowa. Z roku na rok mamy coraz mniej czasu. Dotychczas to ukrywaliśmy, ale czas się kończy. Zostało jeszcze mniej więcej jedno pokolenie. Mówisz o całej ludzkości. To bzdura. Tu chodzi o masową broń, prawda? Przysięgam, że mówię ci prawdę. Kłamiesz. Widzieliśmy tu Rosjan. Oczywiście. Mają kilka tęgich umysłów gdzieś na Syberii. To najlepsi fizycy na świecie. Jeden z nich, Morozow, zaprojektował urządzenie teleportujące. Jednak nie mieli funduszy na sfinansowanie projektu. Wtedy przyłączyliśmy się do przedsięwzięcia i załatwiliśmy pieniądze. Wierzyliśmy, że proces teleportacji pozwoli usunąć Gendestera z ludzkiego DNA. I zadziałało. Ale potem Rosjanie odmówili przekazania nam urządzeń teleportujących, a Morozow zniknął. Jak mówiłem, potrzebowali pieniędzy. Generał Kozow, który był koordynatorem projektu ze strony rosyjskiej, postanowił zrobić na nich interes. Wymyślił sobie, że może je sprzedać komuś, kto za nie zapłaci. Młodszy brat Morozowa przekonał go, że mogą służyć jako broń i powiedział, że potrafi je obsługiwać. Kozow stworzył Gorki 17, miasto, gdzie znajdowało się laboratorium, a Władimir zaczął poddawać ludzi mutacji z maszynami. Jednak wszystko wymknęło się spod kontroli, więc Kozow postanowił zbombardować całe miasto. Chciał, żeby wszyscy na górze sądzili, że technologia została zniszczona. Tylko że technologia ocalała. Tak. Kozow i Władimir Morozow przetrwali. Stworzyli tu dodatkowe laboratorium. Wtedy Władimirowi puściły nerwy i zaczął demaskować cały projekt. Wystraszył się, że Kozow go zabije. Nie przejmował się jednak ofiarami eksperymentów. Oszukał cię. Powiedział, że próbował uratować miasto. Może mówił prawdę. Daj spokój, Sullivan. Tu chodzi o cały gatunek ludzki. Wysłałem cię z grupą, żebyście odnaleźli to miejsce. Jednak nie mogłem cię zostawić przy życiu, gdy już je znalazłeś. Wyobraź sobie, co by się stało, gdyby podano do publicznej wiadomości informację o genie Destera. Nie, nie wierzę w to. To straszne. Musisz mi uwierzyć. Ja umieram, ale jest jeszcze szansa. W laboratorium jest mały przedmiot, który może nas wszystkich uratować. To właśnie tego szukał Kozow. Znajdź go. Mam nadzieję, że będziesz wiedział, co robić, gdy już go znajdziesz. Proszę, uwierz mi. To nasza ostatnia szansa. Generale, załóżmy, że panu wierzę. Proszę mi powiedzieć, kto jeszcze o tym wie. Proszę, idź już. I pośpiesz się. Wkrótce pojawią się inni. W laboratorium jest tajne pomieszczenie. Znajdź je. Boże, miej nas w opiece!